Państwa, mówiąc o stwardnieniu rozsianym, nie należy zapominać, że nie jest to choroba jednolita klinicznie, ona ma swoje konkretne postacie kliniczne, jest chorobą, która ulega zmianom w czasie trwania. Generalnie uważa się, że i przyjmuje się, że jest to choroba o podłożu autoimmunologicznym, zapalnym, ale już na początku zachorowania pojawia się element zwyrodnieniowy, neurodegeneracyjny. Również tutaj w tym początkowym okresie obserwuje się odczyny regeneracyjne, czyli naprawcze ustroju. Wraz z upływem lat niestety te odczyny zapalne zanikają, a zaczyna dominować neurodegeneracja w obrazie klinicznym, co też przejawia się w naszym obrazie klinicznym tym, że mamy do czynienia z tak zwaną postacią wtórnie postępującą stwardnienia rozsianego, na którą niestety nie mamy możliwości już oddziaływania terapeutycznego. Około 10–20% pacjentów ma od początku postać postępującą bez aktywności rzutowej i tutaj również niestety nie ma leków, które mogłyby zahamować postęp choroby. W związku z tym, mówiąc o leczeniu stwardnienia rozsianego, mówimy o pacjentach cierpiących na stwardnienie rozsiane w postaci rzutowo-remisyjnej, najczęściej w postaci początkowej stwardnienia rozsianego, która to po 10, 15, niekiedy 20 latach, teraz widzimy, że ten okres się wydłuża, przechodzą w postać wtórnie postępującą i tutaj wymaga to wyjaśnienia pacjentom, czy też na początku, jeżeli pacjent ma pierwotnie postępującą postać choroby, dlaczego nie podejmujemy tego leczenia i na szczęście to dotyczy małej grupy pacjentów. Ale problemem jest także tak zwany izolowany zespół kliniczny, czyli bardzo wczesna postać stwardnienia rozsianego, kiedy możemy w badaniach diagnostycznych odnotować wystąpienie zmian typowych dla stwardnienia rozsianego, ale pacjent jeszcze nie spełnia kryteriów rozpoznania choroby, w związku z tym pacjent ten pozostaje w grupie obserwacyjnej i na dzień dzisiejszy jeszcze nie ma ani pełnych rekomendacji, ani zaleceń co do włączania terapii immunomodulującej w tej jednostce chorobowej. W związku z tym leczymy głównie postać rzutowo-remisyjną, czyli tą środkową postać zachorowania na stwardnienie rozsiane. Ale w postaci wtórnie postępującej, czyli wraz z upływem czasu, przynajmniej 40–50% pacjentów ma również rzuty choroby. I wydaje się, że również ci pacjenci, dopóki jest aktywność rzutowa, powinni otrzymywać leczenie immunomodulujące. Zatem ta grupa chorych stale nam się powiększa. W praktyce klinicznej mamy także postacie szybko postępujące, ciężkie stwardnienie rozsiane. Jest to grupa chorób, grupa osób, u których w ciągu roku występuje nawet kilka rzutów i dość szybko pojawiają się nowe zmiany w badaniu rezonansem magnetycznym i tak zwany zespół HED, który jest określeniem osób, u których nie dość, że szybko postępują zmiany kliniczne i radiologiczne, ale te zmiany są u osób, które są aktywnie leczone. W związku z tym ci pacjenci z tych ostatnich dwóch grup wymagają szczególnie intensywnego monitorowania i zmiany leczenia, modyfikacji tego leczenia, tak żeby zapewnić im najlepszą opiekę. I wreszcie postać łagodna SM, tu również trwają dyskusje, kiedy pacjent ma bardzo rzadkie rzuty, jest poddawany leczeniu, ale przez okres 4–7 lat otrzymuje leki i nie ma żadnej aktywności radiologicznej ani klinicznej i czy taki pacjent powinien otrzymywać leczenie, czy też raczej się wstrzymywać? No raczej wszyscy stoją na stanowisku, że leczenie takie, przynajmniej na pewno lekami pierwszej linii, powinno zostać utrzymane. Wraz z upływem lat, bo leki interferonowe, leczenie stwardnienia, modyfikujące stwardnienie rozsiane dostępne już ponad 20 lat, ta gama leków ulegała powiększeniu. Dzisiaj jest już ponad 10 leków. Tradycyjne leki iniekcyjne, tutaj mamy 4 preparaty, pojawiły się 2 nowe odmiany farmakologiczne w ubiegłym roku, to jest interferon beta-1a pegrylowany, stosowany co 2 tygodnie domięśniowo, oraz octan glatirameru, który jest stosowany w dawce 40 mg, rzadziej niż Copaxone tradycyjny, 3 razy w tygodniu. Wreszcie terapie doustne, które się bardzo szybko rozwijają. Fingolimod stosowany u nas już od dłuższego czasu jako lek drugiego wyboru, ale także fumaran dimetylu i teriflunomid. Na uwagę zasługuje fumaran dimetylu, który swoją skutecznością kliniczną jest zbliżony do leków drugiego wyboru, ale w zakresie bezpieczeństwa nadal pozostaje lekiem pierwszej linii, czyli jest lekiem stosunkowo bezpiecznym, aczkolwiek wymagającym monitorowania. I w tej chwili ten lek stał się lekiem najczęściej przepisywanym u osób z nowo zdiagnozowanym stwardnieniem rozsianym na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki i Europy i krajów Unii Europejskiej. Lek, który robi faktycznie dość dużą karierę. Wreszcie teriflunomid, od niedawna lek dostępny jest w Europie. Wreszcie terapie infuzyjne, natalizumab, no i mitoksantron u nas od dłuższego czasu stosowany z dużym powodzeniem. Mitoksantron ma dość dobrą skuteczność, jest w wielu ośrodkach w kraju lekiem zalecanym. Wreszcie alemtuzumab, molekuła, przeciwciało monoklonalne, które dostępne jest od niedawna na terenie Unii Europejskiej, bardzo obiecujący, bardzo ciekawy lek. I wreszcie mamy terapie eksperymentalne. Są to terapie, które są w analizach naukowych, ale nie są poddawane, są stosowane w pewnych ośrodkach, które mają do tego uprawnienia i takie leczenie jak komórkami macierzystymi w tej chwili ulega ocenie, podlega monitorowaniu. Na czym polega postęp w terapii stwardnienia rozsianego tymi lekami, o którym mówiłem? No, po pierwsze skrócenie czasu rzutu, bo jeszcze rzuty, które leczymy intensywnie wysokimi dawkami steroidów, redukcja liczby rzutów w ciągu roku, zmniejszenie postępu niepełnosprawności u pacjentów w czasie, wreszcie redukcja liczby ognisk demyelinizacyjnych w ośrodkowym układzie nerwowym i zmniejszenie atrofii mózgu. W związku z tym mamy dzisiaj do dyspozycji leki, które zmieniają obraz naturalny stwardnienia rozsianego i wydłużają zdolność pacjenta do funkcjonowania społecznego i do funkcjonowania zawodowego przez długi okres czasu. Dlaczego zależy nam na szybkim wprowadzaniu leczenia immunomodulującego i aktywnego modyfikowania tego leczenia w czasie trwania choroby? Otóż wykazano niezbicie w szeregu badań naukowych, że wcześniej rozpoczęte leczenie u pacjenta z zdiagnozowanym stwardnieniem rozsianym przynosi najwyższe korzyści, gdyż zmniejsza postęp niepełnosprawności w czasie w porównaniu do pacjentów z późno rozpoznanym stwardnieniem rozsianym i z późno włączonym leczeniem w stosunku do pacjentów w ogóle nieleczonych. Także to najwyższa korzyść i najlepsze efekty uzyskuje się wtedy, kiedy pacjent zostaje niezwłocznie włączony do terapii immunomodulującej. W wielu krajach, w zasadzie we wszystkich krajach rozwiniętych, opóźnienie czy niepodjęcie po zdiagnozowaniu pacjenta, niepodjęcie terapii jest uważane w tej chwili za błąd w sztuce lekarskiej i tak my też powinniśmy do tego podchodzić, że niepodjęcie leczenia pacjentowi należy uznać za błąd lekarski. To jest zmiana podejścia, bo jeszcze niedawno uważało się, że można poczekać. Dzisiaj to stanowisko uległo zmianie i my też musimy do tego dążyć, żeby tych pacjentów, których widzimy, niezwłocznie włączyć do leczenia. Te leki, o których mówimy, mają swój różny mechanizm działania. Część wpływa na funkcję komórek układu immunologicznego, zmieniając ich aktywność, hamują przechodzenie tych komórek immunokompetentnych do układu nerwowego, wreszcie stymulują usuwanie komórek immunologicznie aktywnych, a niektóre wręcz hamują replikację komórkową. Wiedza na ten temat jest istotna z uwagi na eskalację leczenia i na postępowanie z chorym, gdyż niekiedy nie będzie można stosować jednych leków po drugich, czy też należy przy zmianie leczenia zachować szczególną ostrożność co do doboru leku. Wiele badań prowadzonych w latach ubiegłych wskazywało na korzyść płynącą z wczesnego stosowania leczenia interferonami czy octanem glatirameru, lekami pierwszej linii, u pacjentów z CIS-em, z izolowanym tak zwanym izolowanym zespołem klinicznym, i aczkolwiek te badania nie przełożyły się jednoznacznie na rekomendacje i na wprowadzanie obligatoryjne tego leczenia. Tym niemniej FDA i EMA, Europejskie Towarzystwo, rekomenduje czy autoryzuje wczesne wprowadzanie leczenia u tych pacjentów, zwłaszcza jeżeli mamy przekonanie i wykluczymy wszystkie inne jednostki chorobowe, to takie leczenie jest dopuszczalne. Jeżeli chodzi o leki pierwszej linii, pierwszego wyboru, to po latach stosowania mamy już pewne doświadczenie i możemy powiedzieć, że jest to grupa leków, która znamionuje się dobrym profilem bezpieczeństwa. Objawy niepożądane są stosunkowo rzadkie, stosunkowo łagodne. Nawet jeżeli są, to są to z reguły objawy grypopodobne, które ustępują po stosowaniu niesteroidowych leków przeciwzapalnych i one nie mają generalnie działania toksycznego na organizm. Zmniejszenie efektywności, następnie występowania przeciwciał neutralizujących jest dobrze udokumentowane, aczkolwiek nie przekłada się na praktykę kliniczną, tylko pacjenci, którzy mieli oceniane to bardzo wysokie miana, wykazano, że nieco mniejsza skuteczność kliniczna jest. Niestety leczenie iniekcyjne pociąga za sobą niski komfort leczenia, zwłaszcza w przypadku preparatów często podawanych, co też przekłada się na tak zwaną adherencję, czyli zdolność do regularnego przyjmowania w dłuższym okresie czasu leków przez pacjentów i przestrzegania zaleceń lekarskich. To niestety przekłada się bezpośrednio na częstszą występowania silnych rzutów, czyli pacjenci nieadherentni, czyli niewspółpracujący, nieprzestrzegający zasad leczenia, nie odnoszą z tego wystarczających korzyści i uważa się, że pacjent, którego wskaźnik adherencji spada poniżej 70%, nie odnosi korzyści w ogóle, czyli tak jakby nie był leczony. Natomiast pacjent adherentny powyżej 80%, 90% ma tych korzyści najwięcej, no, najwięcej ma 100%, ale te 90% jeszcze nie jest złe. Brak adherencji przekłada się na częstość, nie dość, że na ilość ciężkich rzutów, ale także pociąga za sobą koszty ekonomiczne, a mianowicie większa ilość hospitalizacji, większa ilość porad medycznych. W związku z tym bardzo nam zależy, aby ci pacjenci byli pacjentami jak najlepiej współpracującymi i trzeba pilnować pacjentów po prostu, żeby oddawali ilość leków, czyli monitorować, czy rzeczywiście to leczenie jest prawidłowo prowadzone. I wreszcie druga linia, są to leki o wiele silniejsze niż leki pierwszego wyboru, do których zaliczamy tutaj fingolimod, natalizumab, alemtuzumab, no i nasz mitoksantron. One mają już swoje poważniejsze działania uboczne, niepożądane, które wymagają pieczołowitego monitorowania i w związku z tym ten zespół osób, które zajmują się pacjentem, musi zwracać uwagę nie tylko już na wyniki badań laboratoryjnych, ale także zlecać konkretne badania laboratoryjne, czy też monitorować stan skóry, jak w przypadku fingolimodu, czy wreszcie oceniać funkcję układu krążenia. I dzisiaj zalecenia dotyczące monitorowania są szczególnie uwydatniane w przypadku leczenia fingolimodem. Dotyczy to monitorowania czynności serca, monitorowania plamki żółtej, czy monitorowania skóry w związku z doniesieniami o pojawianiu się raka skóry u tych pacjentów, wreszcie teriflunomid, monitorowanie układu białokrwinkowego, fumaran dimetylu, nie tylko układ krwiotwórczy, ale także funkcje nerek, narządów miąższowych. Także ci pacjenci są pacjentami szczególnej opieki. Pojawiły się algorytmy terapeutyczne, w zasadzie one są zgodne na całym świecie. To są terapie pierwszego wyboru, terapie doustne, które zaczęły dominować w Europie Zachodniej i na świecie. I tu są te dwa leki, fumaran dimetylu i teriflunomid, i terapie iniekcyjne, alternatywne. I leki drugiego wyboru to właśnie te, o których mówiłem. Zmiana na leki drugiej linii, ewentualnie powrót z leków drugiej linii na pierwszą linię występuje wtedy, kiedy mamy nieadekwatną odpowiedź na leczenie, nietolerancję pacjenta czy niewystarczającą skuteczność, czyli ci pacjenci, którzy podlegają leczeniu bez względu na to, którym lekiem, muszą podlegać okresowemu monitorowaniu. Najrzadziej, przynajmniej raz na 3 miesiące, ale im częściej, tym lepiej. Oczywiście z tym, że system nie jest tak wydolny, aby można było to zapewnić. Wszystkie leki pierwszej linii iniekcyjne mają podobną skuteczność kliniczną i to też trzeba pacjentom powiedzieć, bo dzisiaj o wyborze tego leku w zasadzie uznaje się, że wybór leku powinien być dokonany po dyskusji z pacjentem, czy on akceptuje częstsze czy rzadsze przyjmowanie leków, ale tak jak widzimy w tych badaniach klinicznych, wszystkie charakteryzują się około 30% skutecznością leczenia jeżeli pacjent nie akceptuje leczenia iniekcyjnego, możemy zmienić, chociaż uważa się, że nie powinno się zamieniać już leków interferonowych na lek interferonowy jeden na interferonowy drugi. Jeżeli pacjent nie akceptuje albo ma nietolerancję interferonów, wówczas przechodzimy albo na octan glatylameru, albo już na leki doustne. Uważa się także, że wczesna eskalacja leczenia, czyli wczesne przełączenie pacjenta na leki drugiej linii jest dużo skuteczniejsze w długotrwałym efekcie klinicznym niż przełączenie z jednego leku na drugi lek, czyli widzimy, jeżeli pacjent nie odpowiada na leczenie jednym lekiem, to lepiej go już przełączyć na lek drugiej linii niż na lek w obrębie tej samej grupy lekowej. Tutaj dzisiaj to przeźrocze wymaga omówienia, że ta zamiana wydaje się, że powinna odbywać się z tych leków iniekcyjnych na nieiniekcyjne, a później dopiero na eskalację drugiej linii. No i chciałbym omówić poszczególne preparaty krótko. Teriflunomid jest to nowy lek doustny, który charakteryzuje się redukcją częstości rzutów, postępu niepełnosprawności około 30%, czyli wskaźnik ten jest zbliżony do tego, jaki obserwujemy po lekach interferonowych i octanie glatilameru. Wygoda oczywiście jest tutaj na korzyść teriflunomidu z uwagi na postać doustną tabletki 2 razy dziennie i lek ten zwiększa adherencję. Jeżeli chodzi o kolejny lek, fumaran dimetylu, to jest on skuteczniejszy niż poprzedni. Tutaj redukcja rzutów w ciągu roku sięga prawie 50% i także postępu ryzyka niepełnosprawności. Postępu niepełnosprawności tutaj jest znacznie wyższa. Mamy już dane, które wskazują, że postęp niepełnosprawności po 6 latach obserwacji jest znacznie korzystniejszy niż leków pierwszego wyboru. Wreszcie fingolimod, lek, który jest nam już dobrze znany, stosowany leczeniu stwardnienia rozsianego od wielu lat. Cechuje się wyższą jeszcze skutecznością i oddziaływaniem na zarówno postęp niepełnosprawności, liczbę rzutów i okres wolny od choroby jest tutaj znacznie dłuższy niż w lekach poprzednich. No i wreszcie alemtuzumab, lek, który jest od niedawna dostępny na rynku europejskim, lek, który cechuje się bardzo ciekawymi objawami, bardzo ciekawym mechanizmem działania. Jest to przeciwciało monoklonalne, ale powoduje, że choroba wygasa na długi okres czasu. Na pięcioletnie okresy obserwacji wykazują, że pacjenci, którzy byli poddani temu leczeniu, mają okres wolny od rzutów i wolny od postępu choroby prawie pięcioletni. U większości pacjentów nie wymaga stosowania innej terapii, a dodatkowo u tych pacjentów nie odnotowano postępu niepełnosprawności, a dodatkowo nawet ta niepełnosprawność uległa poprawie. Wszystkie leki, o których tutaj mówiłem, mają swój wpływ na postęp niepełnosprawności, nie tylko na redukcję rzutów, ale zmniejszają tą niesprawność, co jest największą dokuczliwością dla pacjentów, i oczywiście leki silniej działające mają korzystniejszy wpływ niż leki wolno działające. I na koniec chciałbym zwrócić Państwa uwagę na temat komórek macierzystych. Na ten temat w Polsce mówi się dość dużo, jest wiele nieporozumienia na ten temat. Pacjenci oczekują chyba zbyt wiele, jak na dzisiejszy stan wiedzy na ten temat. W każdym bądź razie dotychczasowe dane wskazują, że komórki macierzyste odgrywają pewną rolę w modulacji przebiegu stwardnienia rozsianego. Potwierdzają to nie tylko badania na zwierzętach, ale także badania dostępne, które są publikowane na ten temat na świecie. Ma potencjalne znaczenie terapeutyczne i może prowadzić do redukcji aktywności choroby. W tej chwili u nas w klinice jest obserwowanych 20 pacjentów, którzy byli poddani tej terapii, i faktycznie aktywność rzutowa w tej grupie chorych w porównaniu do pacjentów, których mamy w grupie kontrolnej leczonej lekami interferonowymi, jest mniejsza niż pacjentów właśnie leczonych tradycyjnymi lekami. Dziękuję bardzo.